Szpital to miejsce, w którym powinniśmy czuć się zaopiekowani i bezpieczni. Powierzamy swoje zdrowie i życie pracownikom medycznym. Ufamy im i wierzymy, że chcą dla nas jak najlepiej i że jak nikt pomogą nam w potrzebie. Ale znane są przypadki, gdzie zło sprytnie ukryło się za białym kitlem i pacjenta zamiast pomocy czekała pewna śmierć. Dokładnie takie przypadki poznacie w najnowszym podcaście True Crime – Mordercy w bieli. To prawdziwe historie lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek z całego świata. Szokujące historie pełne intryg, kłamstw i zbrodni, które wydarzyły się naprawdę i to w szpitalnych murach. Ten europejski hit wśród podcastów True Crime jest już dostępny w polskim wydaniu. Czytany przez aktorkę Agnieszkę Więdłochę czeka na Was na Spotify lub na YouTube i to zupełnie za darmo. Link do pierwszego odcinka tej wyjątkowej serii znajdziecie w opisie tego filmu. Sprawdźcie koniecznie podcast Mordercy w bieli i bądźcie zdrowi. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o rodzinie, która była szczęśliwa i która miała przed sobą świetlaną przyszłość, ale z dnia na dzień wszystko, co dobre, zamieniło się w koszmar. To opowieść, która obrazuje niewyobrażalną wręcz tragedię, ale i miłość, poświęcenie i to, że nadzieja zawsze umiera ostatnia. Dzisiejszy odcinek był bardzo trudny do opracowania, bo jest wyjątkowy. Powstał przede wszystkim dzięki szczerej rozmowie z silną i waleczną kobietą, mamą głównej bohaterki tej tragicznej historii. Jest przełom 2006 i 2007 roku. Marika właśnie skończyła 18 lat i mieszka ze swoją mamą Marzeną i dwoma młodszymi braćmi w Służewie, wsi położonej niedaleko Torunia. Tutaj spędziła całe swoje dzieciństwo, a także w tych okolicach się uczy, bo chodzi do ostatniej klasy szkoły średniej w Aleksandrowie Kujawskim, mieście, pod którym leży jej rodzinne Służewo. Dziewczyna od najmłodszych lat nie sprawia problemów wychowawczych. Od początku była bardzo pogodnym i energicznym dzieckiem, wręcz żywym srebrem. Wszędzie było jej pełno i często coś tłukła. Teraz niewiele się zmieniło, ale jest już ostrożniejsza i nauczyła się przekładać swoją energię na coś bardziej pożytecznego, przede wszystkim na pomoc swojej mamie. Obie tworzą zgrany duet. Na przykład razem co sobotę organizują wielkie sprzątanie i co najbardziej istotne, dzieje się to bez przymusu czy fochów ze strony Mariki. Wręcz przeciwnie, dziewczyna lubi ten cotygodniowy rytuał. Wynika to pewnie z tego, że sama od małego lubi porządek. W jej pokoju zawsze panuje ład i potrafi poświęcić sporo czasu na to, żeby wszystko ułożyć po swojemu. Jeżeli już każdy przedmiot znajdzie swoje miejsce, pilnuje, żeby nikt nie niszczył jej pracy i zawsze zauważy nawet najmniejszą zmianę. Marika po prostu od najmłodszych lat jest wyjątkowo uporządkowana i samodzielna. Rola najstarszej z rodzeństwa i prawej ręki swojej mamy idealnie do niej pasuje. Chociaż Marika jest dojrzała jak na swój wiek, to jednak prowadzi życie typowej nastolatki i większość czasu spędza na kursowaniu między szkołą a domem. Jak każda dziewczyna w jej wieku, marzy, żeby od czasu do czasu kupić sobie jakieś ładne ubranie czy kosmetyki. Niestety w domu nie przelewa się i prawie zawsze są ważniejsze wydatki niż kupno flakonu z perfumami. Ale Marika lubi osiągać swoje. Jest pracowita i zaradna, a przy tym doskonale rozumie sytuację i nie ma pretensji do mamy. Wręcz przeciwnie, chce ją odciążyć, dlatego sama szuka sobie jakiegoś zajęcia. Jako że jeszcze się uczy w szkole i nie ma żadnego fachu w ręku, rozgląda się za prostymi pracami, w których nie jest wymagane doświadczenie. W ten sposób w wakacje zatrudnia się w okolicznej piekarni, gdzie składa ciastka, a w trakcie roku szkolnego pomaga sprzątać w prywatnym domu.
czasem do pracy rusza nawet dwa razy w tygodniu. Kiedy więc większość jej rówieśników ma wolne i spotyka się po szkole, Marika stara się wykorzystać czas na pracę, żeby odłożyć jakiś grosz. Ale nie żyje oczywiście tylko szkołą i pracą dodatkową. Jak to nastolatka, lubi towarzystwo. Ma zaufane grono bliskich koleżanek, ale i nie brakuje w jej otoczeniu kolegów, a wielu z nich wręcz podkochuje się w dziewczynie. A to nikogo nie dziwi, bo Marika jest bardzo ładna. Ma duże niebieskie oczy o ciemnej oprawie, blond włosy, pełne usta i urocze piegi. Ze względu na swój wygląd, ale i bardzo przyjazne usposobienie, nie narzeka na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej, ale jej serce jest już zajęte. Marika od kilku miesięcy spotyka się z Maćkiem. Chłopak jest starszy od niej o 5 lat, jest wysokim blondynem i wszystko wygląda na to, że będzie to coś poważniejszego. I rzeczywiście tak jest, bo para spotyka się kolejne miesiące, a z Maćkiem zaczyna łączyć się coraz silniejsza relacja, która jest jednak przerywana częstymi wyjazdami. Chłopak pracuje za granicą i bywają momenty, że w okolicy jest tylko gościem, ale i to nie wpływa negatywnie na związek ani na codzienne życie tych młodych ludzi. Marika cierpliwie czeka na powrót ukochanego, a w międzyczasie kończy szkołę średnią z dobrymi wynikami i zaczyna zastanawiać się, co dalej. Chociaż wielu jej znajomych rusza do pobliskiego Torunia na wyższe uczelnie, to Marika nie wybiera się jednak na studia. Bardzo chciałaby znaleźć pracę, najlepiej na miejscu, i to taką, w której mogłaby od razu czegoś się nauczyć i zarobić pieniądze. Jej plan okazuje się mieć sens, bo po wakacjach szczęśliwie załapuje się na staż w urzędzie gminy. Marika świetnie się tam odnajduje. Tak jak już wielokrotnie pokazywała w domu, jest pracowita i sumienna. Wykonuje wszystkie powierzone jej zadania, ale też daje z siebie więcej. Wszystko zaczyna nabierać więc kształtu. Dziewczyna coraz wyraźniej widzi swoją przyszłość i ma ogromne nadzieje na to, że jej wysiłki zostaną docenione i że po stażu dostanie etat w gminie. Jej życie nagle zaczyna robić się dorosłe i poważne, dlatego czas na poważne decyzje, także w życiu uczuciowym. Gdy nadchodzi przełom wiosny i lata 2008 roku, Marika i Maciej są już razem ponad rok. Ich związek wyraźnie przestaje być tylko młodzieńczym uczuciem, a para myśli już o sobie bardzo poważnie. Z tego też powodu Marika wybiera się na swoją pierwszą wizytę do ginekologa. Chce poprosić lekarza, żeby przepisał jej tabletki antykoncepcyjne. Nie chce martwić się, że zajdzie w nieplanowaną ciążę. Jest jeszcze bardzo młoda. Dopiero skończyła szkołę, a staż otwiera jej nowe drogi. Uważa, że to jeszcze nie czas na dziecko. Kiedy zjawia się na wizycie, wszystko przebiega bez problemu. Wychodzi od lekarza z receptą, po którą przyszła, i rutynowym zaleceniem, żeby zażyła pierwszą tabletkę z blistra razem z pierwszym dniem miesiączki. Ale mijają dni, a ta nie nadchodzi. Okres wyraźnie się spóźnia, a Marika zaczyna się tym niepokoić. Ponownie idzie do lekarza, żeby dowiedzieć się, co robić w takiej sytuacji, ale wtedy na jaw wychodzi, że jest w ciąży. Dziewczyna, słysząc to, jest w szoku. Zupełnie nie tego się spodziewała. Równie zdziwiony sytuacją jest jej chłopak Maciek. Para jest nieco przestraszona. Wszystkie plany i marzenia muszą zostać teraz dostosowane do tej nowej sytuacji, na którą jednak nie byli gotowi. Przed nimi jeszcze trudne rozmowy z bliskimi, których muszą poinformować o tym, co się wydarzyło. Zarówno rodzice Maćka, jak i mama Mariki są bardzo zaskoczeni niespodziewaną ciążą, ale już po pierwszym szoku okazują młodym wsparcie. Bliscy chłopaka, chociaż pomocni, nie ukrywają jednak pewnego rozczarowania. Marika nie jest ich wymarzoną synową. Inaczej wyobrażali sobie żonę dla ukochanego, najmłodszego syna. Chociaż jest inteligentna, zaradna i ma bardzo dobre serce, to pochodzi z trochę innego świata. Jej mama pracuje za najniższą krajową, jest też po życiowych zawirowaniach i po rozwodzie, który nie jest dobrze widziany w konserwatywnej rodzinie Maćka. Jakby tego było mało, Marika nie ma żadnego posagu i nie może wnieść niczego do wspólnego majątku. Maciek jest za to z zupełnie innego świata. Jego tata jest radnym, a rodzice mają duże i dobrze prosperujące gospodarstwo.
Są też bardzo religijni i ciąża przed ślubem nie wygląda dla nich dobrze. Ale już się stało. Marika nosi w sobie ich wnuka lub wnuczkę i nic tego nie zmieni. Dodatkowo ciąża okazuje się być zagrożona i teraz przyszła mama wymaga wyjątkowego wsparcia i troski. Z biegiem czasu zaskoczenie i obawy o jutro wypierane są przez radość. Coraz częściej też ze względu na kwestie religijne rodzice Maćka naciskają na to, żeby młodzi wzięli ślub zanim dziecko przyjdzie na świat. Pary jednak wcale nie trzeba szczególnie namawiać. Są zakochani i po pierwszym szoku szybko zaczynają cieszyć się na myśl o założeniu wspólnej, własnej rodziny. Akceptują to, jak prowadzi ich los i zaczynają odnajdywać w tym dobre strony. Niedługo później odbywa się uroczysta kolacja zaręczynowa w obecności rodziców. Są kwiaty i stół pełen jedzenia. Maciej przy wszystkich klęka przed Mariką i prosi ją o rękę. Dziewczyna oczywiście mówi tak. Kilka miesięcy później, gdy nadchodzi wrzesień 2008 roku, Marika ma już prawie 20 lat i jest też w widocznej i zaawansowanej ciąży. Właśnie teraz, świeżo po wakacjach, razem z Maćkiem biorą ślub i otwierają tym nowy życiowy rozdział. Wesele jest huczne i piękne. Wszystko jest takie, jak młodzi sobie zaplanowali. Mariką podczas całej imprezy targają jednak ogromne emocje. Przez większość wesela płacze, ale nikt nie jest w stanie ustalić, czy to smutek, radość, czy hormony związane z jej stanem, a najprawdopodobniej wszystko naraz. To po prostu bardzo emocjonalny dla niej dzień i przecież początek nowego życia. A nowe życie zaczyna nabierać kształtu, bo świeżo upieczone małżeństwo w prezencie ślubnym od rodziców Macieja dostaje działkę w Kościelcu, czyli małej wsi pod Inowrocławiem. Plan jest taki, że młodzi w przyszłości wybudują tu swój wymarzony dom, ale na chwilę obecną finanse im na to nie pozwalają. Jako że dziecko przyjdzie na świat lada moment, a oni nie mają jeszcze własnego konta, przeprowadzają się do rodziców Maćka. Od ślubu mijają niecałe 3 miesiące i nadchodzi 27 listopada. Na świat bez żadnych komplikacji przychodzi Zuzia, wymarzona i zdrowa córka. Zagrożona ciąża sprawiła, że każdy z bliskich bardzo wyczekiwał tego dnia i tym bardziej wszyscy cieszą się na nowego członka rodziny. A Zuzia szybko staje się oczkiem w głowie jej rodziców. Marika, mimo młodego wieku, doskonale odnajduje się w roli mamy i macierzyństwo ewidentnie sprawia jej dużo radości, ale i satysfakcji. Sama zresztą jest siostrą aż o 17 lat młodszego brata, przy którym bardzo dużo pomagała swojej mamie. Nowa rola nie jest więc dla niej zupełnie obca. W ten sposób mijają kolejne miesiące, a sytuacja rodzinna szybko staje się ustabilizowana. Marika skupia się na opiece nad córką, a Maciej zarabia na utrzymanie rodziny. Od niedawna ma swoją firmę z wózkami widłowymi, specjalizującą się w przeładunku towarów. Wszystko idzie w dobrą stronę, szczególnie że mąż zaczyna na stałe współpracować z największym magazynem w całej okolicy, z którego codziennie wyjeżdża ponad 60 załadowanych po brzegi ciężarówek. Maciek ma więc tutaj mnóstwo pracy, dzięki czemu on może skupić się na prowadzeniu firmy i zarabianiu pieniędzy, a Marika na opiekowaniu się malutkim dzieckiem. Mimo że tylko jeden rodzic pracuje, to finansowo idzie im coraz lepiej. Nie jest jednak idealnie, bo mieszkanie z teściami nie jest marzeniem świeżo upieczonego małżeństwa. Szczególnie jest to trudne dla Mariki, która jednak większość dnia spędza w domu. Teściowie mają swoje zasady i swoje przyzwyczajenia, do których młoda dziewczyna ciągle musi się dostosowywać. Im dłużej małżeństwo mieszka w tym wielopokoleniowym domu, tym młodzi bardziej marzą o własnym koncie i niezależności. Te myśli powoli zaczynają przeradzać się w czyny. Chociaż Maciek ma pracę i zarabia dobrze, to jednak zbudowanie własnego domu jest ogromnym wyzwaniem i czymś zdecydowanie ponad ich budżet. Młode małżeństwo nie ma gotówki, żeby zlecić całość prac firmie budowlanej. Maciek postanawia więc, że dom postawi sam, metodą gospodarczą. Mężczyzna od teraz mnóstwo czasu po pracy spędza na podarowanej działce, gdzie ile tylko może, robi sam.
Także rodzice Maćka znacząco pomagają przy budowie. Dzięki ich znajomościom w Kościelcu regularnie pojawiają się fachowcy, którzy za przysługę albo za dużo niższe stawki wykonują swoje usługi, dzięki czemu wymarzony dom powoli zaczyna wyrastać na otoczonej polami działce. Rodzice finansują też elementy wykończenia. Wybierają glazurę czy podłogi, za które płacą z własnej kieszeni. Maciek mimo wszystko ciągle daje z siebie ile tylko może, by jak najwięcej zrobić samodzielnie. Ostatecznie największym wyzwaniem, szczególnie finansowym, okazuje się podłączenie instalacji gazowej. Jednak i w tym wypadku młode małżeństwo może liczyć na ogromną pomoc rodziny. Tym razem bardzo pomaga brat Maćka, który finansuje podłączenie gazu, dzięki czemu trzyosobowa rodzina jest już prawie gotowa, żeby przeprowadzić się na swoje. Oczywiście dalej jest jeszcze sporo do zrobienia, ale wszystko przyspieszają, biorąc kredyt hipoteczny. Chociaż nie brakuje prac odłożonych na potem, to Marika i Maciej postanawiają, że dokończą je mieszkając już na miejscu. Są gotowi znieść kilka niedogodności, byleby być już na swoim i w 2012 roku w końcu przenoszą się do Kościelca. Powoli wszystko zaczyna się układać. Młode małżeństwo ma swoje wymarzone cztery kąty w pięknej okolicy, a Marika jest przeszczęśliwa. Wreszcie może prowadzić dom po swojemu. Jest osobą, która lubi, gdy każda rzecz ma swoje miejsce, która lubi porządek, a w nowym domu może robić wszystko zgodnie z własnymi zasadami. W Kościelcu zdecydowanie odżywa. Do tego ich córka, Zuzia, staje się też coraz starsza, dzięki czemu Marika powoli ma nieco więcej czasu także dla siebie. Wraca teraz do swoich dawnych zainteresowań. Uwielbia sport i teraz coraz częściej zakłada Adidasy i rusza w kilkukilometrowy bieg. Wieczorami rozsiada się w fotelu we własnym już domu i zaczytuje w książkach historycznych i biograficznych. Uwielbia literaturę faktu. Ciekawa książka potrafi wciągnąć Marikę na długie godziny. Także Maciek nabiera wiatru w żagle. Do tej pory był domatorem, co zresztą nie dziwi, bo praca zawodowa, a potem druga praca na budowie nie pozostawiały mu wiele przestrzeni i przede wszystkim sił na przyjemności. Teraz, gdy już mieszkają w Kościelcu, mężczyzna wraca do dawnego zainteresowania, czyli do gry w piłkę nożną. Już nie tylko ogląda mecze w telewizji, ale od czasu do czasu wybiera się na boisko, gdzie gra z kolegami. Maciek uwielbia też pracować w swoim ogrodzie. Jego oczkiem w głowie jest trawnik, który naprawdę robi wrażenie. Jest zawsze idealnie przystrzyżony i wygląda jak z obrazka. Marika często śmieje się, że chciałaby, żeby mąż dbał o porządek w domu, tak samo jak dba o swoją ukochaną murawę. Mija czas, a życie młodego małżeństwa toczy się spokojnym tempem. Dni są do siebie podobne, a córka robi się coraz starsza. W związku z tym Marika coraz częściej myśli o tym, że może najwyższy czas, żeby znaleźć pracę. Jako że zaszła w ciążę bardzo młodo, to nie ma ani żadnego kierunkowego wykształcenia, ani doświadczenia zawodowego. Zastanawia się nad tym, co mogłaby robić, bo musi przecież zacząć od zera. Ostatnie lata spędziła w domu, zajmując się córką, ale wpada na pomysł, że może przekuć to w atut. W ten sposób rozgląda się za pracą związaną z opieką nad dziećmi i dostaje się na staż w przedszkolu. To strzał w dziesiątkę, bo Marika uwielbia przecież dzieci i praca z nimi daje jej dużo radości, ale też sporo satysfakcji. Chociaż Marika odnajduje się w nowej roli i na stażu daje z siebie wszystko, to niestety, gdy ten dobiega końca, okazuje się, że placówka nie ma budżetu na kolejnego pracownika. Marika jest tym ogromnie zawiedziona. Liczyła, że zostanie tu na dłużej, a okazuje się, że ponownie zostaje bez pracy, w związku z czym wraca do zajmowania się domem. Jest rozczarowana, jest ambitna i pracowita i chciałaby mieć szansę na rozwój. W związku z nieprzedłużeniem umowy, inny nastrój wykazuje Maciek. Wydaje się wręcz, że taki obrót wydarzeń mu pasuje. Mężczyzna sam jest domatorem, jest wycofany i mało towarzyski. Woli, żeby jego żona była podobna, a bycie przysłowiową kurą domową w pewnym sensie mu to zapewnia. Wynika to też z tego, że Maciek ma nieco staromodne spojrzenie na relacje damsko-męskie, ale też dlatego, że jest o Marikę bardzo zazdrosny. To zresztą nie wszystko. Maciek jest zaborczy i chciałby mieć swoją żonę dosłownie tylko dla siebie i w pewnym sensie odcina ją od świata.
Robi to nie tylko wobec obcych ludzi czy poprzez zniechęcanie do pójścia do pracy. Odcina żonę nawet od jej rodziny. Marika już od dłuższego czasu ma ograniczony kontakt z bliskimi, a szczególnie ze swoją mamą. Zarówno rodzina Maćka, jak i sam Maciek nie kryją niechęci do pani Marzeny, przez co małżeństwo rzadko ją odwiedza, a i ona jest sporadycznym gościem w ich nowym domu. Marika jednak nie jest szczęśliwa z tego powodu. Kobiety próbują utrzymywać relacje, często do siebie dzwonią i piszą, ale to wciąż za mało. Córka potrzebuje też fizycznej obecności mamy i obie chciałyby spędzać ze sobą więcej czasu. Są ze sobą związane, razem wiele przeszły i traktują się jak przyjaciółki. Właśnie ta izolacja od bliskich rodzi konflikty w małżeństwie. Marika wiele razy naciska, żeby zobaczyć się z panią Marzeną, ale często pomimo chęci i potrzeby po prostu nie ma takiej możliwości. Nie zarabia i nie ma własnych oszczędności, żeby na przykład zatankować samochód i pojechać do mamy pod Toruń, a Maciek nie zgadza się na to, by dawać żonie pieniądze na takie podróże. Marika jest więc zdana na wolę męża i sprawia to, że z biegiem czasu atmosfera w domu gęstnieje. Różnice w charakterach i temperamentach małżonków dają się coraz częściej we znaki i związek ewidentnie przechodzi kryzys. Maciej coraz częściej zamyka się w sobie, a w Marice wzrasta żal do męża. W tej nieciekawej atmosferze nadchodzi 2014 rok. To już 2 lata od przeprowadzki. Zamiast sielanki w małżeństwie ciągle trwa jeszcze kryzys, a co najgorsze, to nie koniec kłopotów. Marikę czeka kolejny cios, bo przyłapuje męża na tym, że ten nie jest wobec niej szczery. Okazuje się, że Maciej już od jakiegoś czasu kontaktuje się z inną kobietą i wszystko wskazuje na to, że może mieć romans. Marika jest załamana. To ona przez ostatnie lata była ciągle ograniczana. To ona była ofiarą chorobliwej zazdrości i podejrzeń, podczas gdy to jej mąż zachowywał się nieuczciwie. Związek wisi na włosku, a zdradzona żona po raz pierwszy na poważnie myśli o rozwodzie. I to właśnie słowo rozwód przynosi otrzeźwienie, bo do Maćka zaczyna docierać, że popełnił błąd, przez który może rozbić całą rodzinę. Teraz wie, że nie chce niczego zmieniać, że kocha swoją żonę i córkę, a szukanie wrażeń w ramionach innej, zamiast próby naprawy swojego związku, było głupotą. Po długich rozmowach i wyjaśnieniu sobie wszystkiego, Marika wybacza Maćkowi i sama dochodzi do wniosku, że chce zawalczyć o ten związek. Jak się okazuje, ten trudny egzamin zostaje zdany, bo para rzeczywiście wreszcie zaczyna dogadywać się ze sobą jak dawniej. Częściej wychodzą z domu, spędzają więcej czasu razem. Miłość odżywa do tego stopnia, że Marika po raz kolejny zachodzi w ciążę. Chociaż para zupełnie tego nie planowała, to oboje stwierdzają, że być może to jakiś znak, że ich rodzina musi i da radę przetrwać ten kryzys. Jest 31 lipca 2015 roku. Właśnie dzisiaj na świat przychodzi drugie dziecko Mariki i Maćka, zdrowy i silny syn, któremu dają na imię Mateusz. Ten wyjątkowy moment okazuje się podwójnie przełomowy, bo razem z narodzinami Mateusza życie rodziny wraca na dawne, dobrze już znane tory. Maciej znowu kursuje między pracą a domem, a Marika wpada w wir opieki nad malutkim dzieckiem i starszą córką. Małżeństwo ponownie odżywa. Czują, jakby cofnęli się w czasie do początków swojego związku, czasów, w których byli najbardziej szczęśliwi. Teraz czują się w pełni rodziną, a wszystko wygląda na to, że ma być tylko lepiej. Mija czas i nadchodzi 2017 rok. Właśnie zbliżają się wakacje, a Mateusz, który wydawałoby się, że niedawno przyszedł na świat, ma już prawie 2 lata. Marika ponownie staje na rozdrożu. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że już niedługo będzie obchodzić 30 urodziny, a mimo tego jeszcze nigdy dłużej nie pracowała. Bije się z myślami, co dalej. Czuje, że nie chce spędzić kolejnych lat w domu. Coraz bardziej brakuje jej rozwoju, nowych zadań i kontaktu z ludźmi, dlatego ostatecznie, chociaż targana wątpliwościami, decyduje się postawić na siebie. Marika dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie, jak zapiszą Mateusza do żłobka, a ona sama poszuka pracy. Ma to też poprawić sytuację finansową rodziny,
Chociaż już od kilku lat mieszkają w swoim domu w Kościelcu, to wciąż jest tu wiele do zrobienia, a zawsze pojawiają się ważniejsze wydatki. Pójście do pracy poprawi więc nie tylko samopoczucie Mariki, ale też domowy budżet. Jeżeli okaże się, że dwójka pracujących rodziców to za dużo i że nie dają sobie rady z pogodzeniem pracy z opieką nad dziećmi, to zawsze przecież będzie mogła wrócić do dawnego trybu. Maciej z początku jest oczywiście sceptyczny. Wolałby, żeby wszystko pozostało bez zmian, ale Marika tym razem nie odpuszcza i stawia na swoim. Zaczyna aktywnie szukać pracy i szybko trafia na bardzo ciekawe ogłoszenie. Okazuje się, że w oddalonym o niecałe 10 km Inowrocławiu jeden ze sklepów sportowych, znajdujący się w tamtejszej galerii handlowej, poszukuje pracownika. Nie jest wymagane doświadczenie, a chęć do pracy, otwartość i wysoka kultura osobista. Marika zdecydowanie spełnia wszystkie wymagania, dlatego bez wahania aplikuje. Niedługo później stawia się na rozmowie rekrutacyjnej i klamka o jej powrocie do pracy zapada, bo dostaje tę pracę. Szybko pojawiają się też kolejne dobre wieści. Okazuje się, że Marika, mimo swojego braku doświadczenia i tego, że przez ostatnie lata głównie zajmowała się domem, teraz świetnie odnajduje się w pracy. Bardzo szybko zostaje doceniona przez przełożonych, ale i współpracowników, bo jest odpowiedzialna, punktualna i wprowadza w miejscu pracy pozytywną atmosferę. Ma też dar, bo doskonale radzi sobie nawet z wymagającymi klientami. Zaledwie po kilku tygodniach pracy wszyscy już kojarzą ją z wyjątkowych zdolności interpersonalnych i gdy tylko w sklepie pojawia się jakaś trudna reklamacja czy niezadowolony klient, od razu wołana jest Marika, bo jak nikt potrafi załagodzić każdą nieprzyjemną sytuację. Młoda mama odżywa. Nowa praca dodaje jej skrzydeł. Teraz wie, że to dokładnie to, czego jej brakowało. Wreszcie czuje się doceniona, wreszcie wychodzi do ludzi, a jej życie nie jest już do bólu przewidywalne. Z przyjemnością dojeżdża do pracy, którą bez problemu łączy z opieką nad dziećmi. Wszystkie obawy, jakie jeszcze niedawno miała, czy poradzi sobie z nową rutyną, okazały się być na wyrost. Nowa praca przynosi więc nowe życie. Marika nie tylko nabiera pewności siebie, ale też w końcu ma swoje własne pieniądze. Teraz nie musi już prosić Maćka o gotówkę na to, żeby zatankować samochód. Może jeździć do mamy i do cioci, za którymi bardzo tęskni. To wszystko sprawia, że Marika kwitnie. Znowu wraca do ulubionych książek, na które jeszcze niedawno wydawało jej się nie miała czasu. Teraz paradoksalnie czasu ma mniej, ale dużo łatwiej jest jej nad nim zapanować. Także w małżeństwie układa im się dobrze. Całą rodziną prowadzą zupełnie normalne, wręcz spokojne życie. Zarówno Marika, jak i Maciek poświęcają też dużo czasu swoim dzieciom. Są częstymi bywalcami okolicznego placu zabaw, a w wolnych chwilach całą rodziną ruszają na wycieczki. Dla otoczenia i bliskich są zgranym i kochającym się małżeństwem, a Marika i Maciej opisywani są jako swobodna i naturalna para. Po kryzysie, na całe szczęście, nie ma już śladu. Jest początek 2021 roku. Życie Mariki od czasu, gdy rozpoczęła pracę w sklepie sportowym, niewiele się zmieniło. Ciągle jest bardzo zadowolona z podjętych decyzji, a nawet doczekała się sporego sukcesu, bo otrzymała nagrodę dla drugiego najlepszego sprzedawcy spośród wszystkich pracowników sieci marki, dla której pracuje. Marika czuje, że czeka ją jeszcze wiele dobrego i że jej praca i zaangażowanie przynosi efekty. I chociaż w życiu zawodowym wszystko jest wręcz idealne, to w ostatnim czasie Marika sprawia wrażenie smutnej albo może trochę zamyślonej. Jej mama i ciocia zauważają, że coś jest nie tak. Dopytują, czy mogą jakoś pomóc, ale Marika jest zamknięta w sobie i za każdym razem odpowiada, że wszystko gra. Ale od pierwszych niepokojących sygnałów mija zaledwie kilka tygodni i nadchodzi wiosna. Jest przełom marca i kwietnia 2021 roku. Marika tym razem po raz pierwszy zdradza swojej mamie, dlaczego w ostatnim czasie może sprawiać wrażenie nieobecnej. Zwierza się, że jej małżeństwo znowu przechodzi kryzys, ale tym razem nie widzi już szans, żeby go uratować. Mama Mariki jest bardzo zaskoczona tym, co słyszy. Wie, że między parą bywało różnie i że mieli już kryzys, ale nie zdawała sobie sprawy, że sytuacja znowu ma miejsce i że jest aż tak poważna.
A rzeczywiście jest, bo Marika zdradza coś jeszcze. Okazuje się, że myśli o rozstaniu to nie tylko luźny pomysł, ale coś, co już powoli razem z Maćkiem zaczęli wcielać w życie. Córka otwiera się przed mamą. Opowiada jej, że z początkiem roku dopełnili różnych formalności. Między innymi Marika oficjalnie już jest właścicielką działki i domu w Kościelcu. Wcześniej nieruchomość z prawnego punktu widzenia należała tylko do jej męża. To jednak nie koniec przygotowań do polubownego rozstania. Podczas spotkania Marika wyciąga kartkę, na której zapisane są imiona jej dzieci i daty. Okazuje się, że małżeństwo wspólnie stworzyło już roboczą rozpiskę, jak podzielić się opieką nad Mateuszem i Zuzią. Wszystko wygląda bardzo poważnie i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście para się rozchodzi i że nie ma już co liczyć na szczęśliwe zakończenie. Marika zdradza też, że problemy w związku trwają już dłuższy czas, co bardzo wpłynęło na jej życie. Sytuacja zaszła tak daleko, że młoda mama od jakiegoś czasu korzysta z pomocy psychologa, który pomaga przebrnąć jej przez ten najtrudniejszy czas w życiu. Co jednak ciekawe, Marika nie mówi dokładnie, co jest przyczyną. Być może wcale nie jest to jeden czynnik, a wiele różnych, które razem z czasem po prostu zgasiły dawne uczucie. Mama Mariki jest nieco smutna. Chce przecież dla córki jak najlepiej, a dla wnuków pełnej rodziny, ale sama za sprawą własnych przeżyć wie, że trwanie w relacji, która nas unieszczęśliwia, nie ma sensu. Wspiera więc córkę w tych trudnych wyborach i obiecuje jej pomóc. Sugeruje, że może powinna od razu się wyprowadzić, bo wspólne mieszkanie po obustronnie podjętej już decyzji o zakończeniu związku może tylko wszystko utrudnić i wprowadzić chaos. Marika jednak nie chce tak. Jest zdecydowana, by zakończyć małżeństwo, ale chce zrobić to na spokojnie i bez podejmowania nagłych decyzji. Jak mówi, nie chce uciekać z domu jak złodziej. Wiosna 2021 roku zapowiada się jako czas przełomu, ale ten jednak wcale nie nadchodzi, a wręcz przeciwnie. Para razem z dziećmi ciągle prowadzi normalne życie, a nawet wspólnie wyjeżdżają do Torunia, gdzie spędzają czas razem jak dawniej. Nic nie wskazuje na to, że ich małżeństwo miałoby się rozpaść. Mama Mariki, pani Marzena, jest tym nieco zaskoczona. Jeszcze przed chwilą córka z pełnym przekonaniem i spokojem informowała ją o planach i ustaleniach związanych z rozwodem. Jednak to, co widzi, nie wskazuje, żeby związek miał się rozpaść. Po powrocie z wyjazdu rozmawia z córką. Nie rozumie sytuacji i chce dowiedzieć się, co w takim razie planują dalej. Zatroskana mama martwi się, że takimi wyjazdami Marika może niepotrzebnie robić mężowi nadzieję. Ale okazuje się, że młoda kobieta chyba sama zaczyna mieć wątpliwości, czy rozwód to dobry pomysł i jest ewidentnie rozdarta. Z jednej strony deklaruje, że tego związku nie da się już naprawić. Z drugiej jednak zauważa, że Maciek z całych sił walczy o ich małżeństwo i stara się zrobić wszystko, by znowu było między nimi dobrze. Takie rozdarcie jest oczywiście zrozumiałe. Marika i Maciej są już małżeństwem od 12 lat. Łączą ich dzieci, które kochają z całych sił, a młodszy Mateusz ma dopiero 5 lat. Bardzo trudno to wszystko przekreślić i zaczynać życie na nowo. Jest 26 maja, to Dzień Matki. Dzisiejszy dzień nie jest jednak ani trochę radosny, bo już od rana zarówno ciocia Mariki, jak i jej mama otrzymują niepokojące wiadomości. Marika zwierza się, że ma już dość. Wbrew temu, co było widać jeszcze niedawno, teraz wyznaje, że jej małżeństwo jest już skończone i że w przyszłym tygodniu definitywnie składa pozew rozwodowy. Jest smutna i przybita atmosferą, jaka panuje w domu, ale wie, że tym razem musi doprowadzić wszystko do końca. Zarówno mama, jak i ciocia znowu okazują pełne wsparcie, dzięki czemu Marika czuje, że tym razem znajdzie w sobie siłę, by odejść od męża. Od tych ostatecznych deklaracji mijają zaledwie 4 dni. Jest niedziela 30 maja 2021 roku, kiedy niespodziewanie w domu pani Marzeny zjawia się Marika. Chociaż jechała tutaj ponad 40 minut, to ciągle jest roztrzęsiona i wyraźnie przestraszona. Jej mama natychmiast chce dowiedzieć się, co się stało i wtedy dowiaduje się, że dzisiaj rano między jej córką a Maćkiem doszło do ogromnej awantury, jakiej jeszcze nigdy nie było.
Atmosfera w domu małżeństwa już od kilku dni była fatalna, ale to, co wydarzyło się dzisiaj, absolutnie wymknęło się spod kontroli. W trakcie kłótni Maciek zaczął zachowywać się wręcz agresywnie i całkowicie stracił nad sobą panowanie. Awantura stała się tak poważna, że Marika po raz pierwszy w życiu zmuszona była poprosić o pomoc i wezwała do domu policję. To okazało się być słusznym krokiem, bo dopiero interwencja mundurowych uspokoiła rozwścieczonego Maćka. Cała sytuacja była na tyle poważna, że przybyli na miejsce policjanci i zdecydowali się założyć rodzinie niebieską kartę, która rozpoczyna procedurę przeciwdziałania aktom przemocy domowej. Pani Marzena, słysząc to, jest przerażona. Jej zięć nigdy się tak nie zachowywał. Dopytuje córkę, co zamierza z tym zrobić. Ale Marika nie ma wątpliwości. Tak poważna kłótnia, w trakcie której potrzebna była pomoc osób z zewnątrz, staje się dla niej ostatecznym dowodem na to, że jej małżeństwo się skończyło i że mąż nie jest już tym mężczyzną, w którym się zakochała. Przyjechała teraz do mamy, bo chce to wszystko z siebie wyrzucić i dać ochłonąć Maćkowi. Zadaje też swojej mamie bardzo ważne pytanie, czy ta pomoże jej przez to wszystko przebrnąć. Marika otrzymuje oczywiście ogromne wsparcie od pani Marzeny, która obiecuje, że jest dla córki i że nawet dzisiaj może wprowadzić się do niej, zanim znajdzie nowe lokum. Marika, chociaż bardzo wdzięczna za tak ogromne wsparcie, mówi jednak, że musi wrócić do domu, do dzieci i że nie może tak po prostu spakować rzeczy i wyjść. Uważa, że najrozsądniej będzie, jeśli to Maciek tymczasowo opuści ich wspólny dom, zanim ustalą, co dalej. Pani Marzena jest jednak pełna obaw. Jaka jest gwarancja, że sytuacja z poranka się nie powtórzy? Boi się o córkę. Jest w szoku, że zięć zachowywał się tak gwałtownie, co jest do niego zupełnie niepodobne. Pani Marzena namawia Marikę, żeby jednak przemyślała sprawę. Może lepiej będzie, jak pojadą do kościelca razem, ale obie szybko dochodzą do wniosku, że to tylko pogorszy sytuację. Młodzi muszą sami sobie wszystko wyjaśnić. Obecność teściowej na pewno nie będzie temu sprzyjać, a może wręcz zaognić sytuację. Marika czuje się już lepiej. Ta rozmowa i świadomość, że może liczyć na pomoc, uspokaja ją. Teraz musi wrócić do domu, dokończyć już na spokojnie rozmowę z Maćkiem i przygotować się na nową rzeczywistość. Marika żegna się ze swoją mamą, wsiada do samochodu i wraca do domu. Gdy zbliża się 19, pani Marzena wysyła jeszcze do córki wiadomość, czy dojechała i czy wszystko jest w porządku. Szybko dostaje odpowiedź od Mariki, że dojechała cała i zdrowa i jest już na miejscu, a w domu na całe szczęście jest spokojnie. Marika jest już zmęczona. Chce odpocząć po tym pełnym emocji dniu. Żegna się z mamą i obie życzą sobie dobrej nocy. Mijają niecałe 2 godziny, jest przed 21. Na numer alarmowy dzwoni roztrzęsione małżeństwo. To starszy brat Macieja ze swoją żoną. Proszą, by natychmiast wysłać pogotowie do kościelca do ciężko rannej kobiety. Potrzebne jest też wsparcie policji, bo najwyraźniej wydarzyło się tu coś strasznego. Pomoc medyczna dociera kilka minut po zgłoszeniu, a ratownicy w ogrodzie jednorodzinnego domu zastają szokujący widok. Małżeństwo, które ich wezwało, pod ich opieką 2 dzieci i balansującą już na granicy życia i śmierci ciężko ranną młodą kobietę, to Marika. Nie ma jednak czasu na pytania i zastanawianie się, co się stało. Stan Mariki jest krytyczny. Kobieta od razu po przyjeździe ratowników traci przytomność, a jej serce zatrzymuje się. Medycy nie czekają i natychmiast rozpoczynają reanimację. Ich wysiłki nie idą na marne i na całe szczęście już w karetce pogotowia udaje im się przywrócić Marikę do życia. Walka jednak wcale się nie kończy, a tak naprawdę dopiero się zaczyna. Bo gdy po zaledwie kilku minutach poszkodowana trafia już do szpitala w Inowrocławiu, tam ponownie jej serce zatrzymuje się. Lekarze znowu walczą o jej życie, a mama 2 dzieci nie poddaje się i wraca po raz drugi. Od razu trafia też na stół operacyjny. Dopiero na sali operacyjnej medycy zostają skonfrontowani ze skalą obrażeń. Chociaż widzieli już wiele, to doznają szoku. Nie ma wątpliwości, ktoś celowo skrzywdził Marikę, a furia i zaciętość, z jaką działał sprawca, widoczna jest gołym okiem.
Chociaż lekarze jeszcze nie wiedzą, czy młoda kobieta w ogóle przeżyje. Już teraz są pewni, że nigdy nie wypowie żadnego słowa. Jej struny głosowe są całkowicie uszkodzone, a ślad na szyi, długi od ucha do ucha, będzie towarzyszył jej już zawsze. Teraz jednak lekarze walczą o życie młodej kobiety i zniwelowanie skutków ataku. W międzyczasie w Kościelcu pod Inowrocławiem zjawiają się śledczy i technicy. Szybko dociera do wszystkich, że w tym niepozornym domu jednorodzinnym doszło do okrutnej zbrodni, a na dodatek sprawca zbiegł. Część policjantów zostaje więc na miejscu, gdzie zabezpieczają wszelkie ślady i zbierają dowody. Inni funkcjonariusze rozpoczynają poszukiwania napastnika. Śledczy ustalają, że w domu brakuje tylko jednej osoby – Maćka. I to właśnie on najprawdopodobniej próbował pozbawić życia swoją własną żonę. Nim jednak policjanci zdążą rozpocząć jakiekolwiek działania, otrzymują kolejne dramatyczne zgłoszenie. Okazuje się, że niecałe 3 kilometry od domu, w którym znaleziono ranną kobietę, właśnie doszło do wypadku na torach. Wiele wskazuje na to, że chwilę temu pociąg towarowy potrącił człowieka na przejeździe kolejowym w Dziarnowcu. Policjanci natychmiast ruszają na miejsce i rozpoczynają prace poszukiwawcze przy torowisku. Muszą upewnić się, czy rzeczywiście miało miejsce potrącenie. Niedługo później spełnia się kolejny już tej nocy czarny scenariusz i odnalezione zostaje ciało mężczyzny. Nie ma już dla niego ratunku i nie ma też wątpliwości, kim jest ofiara. Śledczy szybko ustalają, że to Maciej. Jest kolejny dzień, to poniedziałek. Pani Marzena, mama Mariki, jest w swoim domu w Służewie, kiedy z samego rana nagle ktoś puka do jej drzwi. Gdy je otwiera, jej oczom ukazuje się jakiś obcy człowiek. Mówi tylko krótko, że przyjechał tu z prokuratury, by poinformować, że jej zięć odebrał sobie życie po próbie zabójstwa Mariki. Pani Marzena jest w szoku. Nie do końca rozumie, co właśnie usłyszała. Nie ma pojęcia, co się dzieje i co to wszystko znaczy. Dociera do niej tylko tyle, że Marika jest ranna i że znajduje się w szpitalu w Inowrocławiu. Bez zastanowienia bierze tylko najbardziej potrzebne rzeczy i natychmiast rusza do placówki medycznej. Zupełnie nie wie, czego może się spodziewać. Pani Marzena dosłownie wpada do szpitala, a tam otrzymuje wstrząsające informacje. Dowiaduje się, że jej córka wczoraj wieczorem została zaatakowana i że jest w stanie krytycznym. Lekarze całą noc walczyli o jej życie i nie było łatwo, bo serce Mariki zatrzymało się wczoraj aż 2 razy. Teraz jej stan jest ustabilizowany, ale jest w śpiączce. Nikt też nie wie, czego można się spodziewać dalej. Lekarz, który rozmawia z panią Marzeną, jest bardzo empatyczny i pomocny. Nie kryje wzruszenia i tego, jak bardzo wstrząsnął nim stan pacjentki. Nie pozostawia też złudzeń. Informuje przerażoną mamę, że Marika doznała wielu obrażeń, a na skutek dwukrotnego zatrzymania akcji serca doszło do niedotlenienia, którego skutkiem są poważne i nieodwracalne zmiany w mózgu. Lekarz informuje panią Marzenę, że w całej swojej wieloletniej karierze nigdy nie widział jeszcze kogoś w takim stanie. Świat pani Marzeny w jednej chwili dosłownie się zatrzymuje. Właśnie teraz dowiaduje się, że jej jedyna, ukochana córka ledwo uszła z życiem. Kolejnego szoku doznaje, gdy dowiaduje się, że odpowiedzialny za wszystko jest jej zięć Maciej, który po wszystkim odebrał sobie życie. Na chwilę obecną to, co się dzieje, jest jednym wielkim chaosem i mieszanką rozpaczy i strachu o jutro, bo nikt nie wie, w jakim stanie będzie Marika, gdy obudzi się ze śpiączki. Zrozpaczona mama czeka na korytarzu na dalsze informacje. Bardzo chciałaby zobaczyć córkę i chociaż na chwilę złapać ją za rękę. A gdy te myśli przemykają jej przez głowę, zauważa, jak personel transportuje kogoś na badania. Dopiero od lekarza dowiaduje się, że osobą transportowaną na łóżku na tomografię jest Marika. Pani Marzena jest zdruzgotana. Nie byłaby w stanie jej rozpoznać. Jest spuchnięta, cała w bandażach i rurkach, zupełnie niepodobna do siebie. Dopiero teraz do pani Marzeny dociera ogrom tragedii, jaka dotknęła ich rodzinę i że to wszystko, niestety, dzieje się naprawdę. Gdy Marika jest pod opieką lekarzy, jej mama próbuje dowiedzieć się, co się stało i gdzie są dzieci.
Na całe szczęście okazuje się, że zarówno Zuzia, jak i Mateusz są cali i zdrowi, pod opieką brata i bratowej Maćka. Niestety małżeństwo w obliczu tragedii, jaka dotknęła wszystkich, nie zdołało skontaktować się z panią Marzeną, dlatego o wszystkim dowiedziała się dopiero nad ranem od pracownika prokuratury. Teraz wychodzi na jaw, że to właśnie brat Macieja i jego żona jako pierwsi byli na miejscu i że ten niezrozumiały dramat rozegrał się w niedzielę wieczorem w domu w Kościelcu. W domu, w którym w chwili zdarzenia byli wszyscy domownicy. Pani Marzena nie rozumie jeszcze, co się wydarzyło. To zresztą ciągle badają śledczy, którzy od wczoraj intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiedzi. Nadchodzi kolejny dzień, to 1 czerwca, wtorek. Stan Mariki wciąż jest bardzo ciężki, a służby intensywnie pracują, by wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Dzisiaj nadchodzą też pierwsze wieści z Zakładu Medycyny Sądowej. Specjaliści po przeprowadzonej sekcji zwłok Macieja wykluczają udział osób trzecich i teraz potwierdzone jest już to, że mężczyzna sam odebrał sobie życie. To jednak nie koniec informacji. Okazuje się, że Maciej w momencie popełniania zbrodni był całkowicie trzeźwy, co oznacza, że wbrew początkowym podejrzeniom śledczych nie działał pod wpływem żadnych substancji czy alkoholu. Na ten moment udaje się już odtworzyć prawdopodobny przebieg wydarzeń. Jest 26 maja 2021 roku. Dzisiaj, w Dzień Matki, Marika odkrywa coś, co już definitywnie przekreśla jej małżeństwo. Przyłapuje Macieja na tym, że po raz kolejny za jej plecami kontaktuje się tym razem z jakąś bardzo młodą dziewczyną. Jest smutna i rozczarowana, ale wie już, że ich małżeństwo jest skończone. Nie wybaczy kolejnej zdrady. Klamka zapadła i w przyszłym tygodniu finalizuje złożenie pozwu rozwodowego. Maciej nie znosi tych informacji zbyt dobrze. Pojawia się nawet w domu swoich rodziców i rozmawia ze swoim ojcem. Płacze i żali się, że jego życie się wali, jest ewidentnie w rozsypce. To wszystko przekłada się na atmosferę w domu, która jest fatalna i z dnia na dzień coraz cięższa. A co najgorsze, kumulacja negatywnych emocji ma dopiero nadejść. Jest niedziela 30 maja. Ten dzień w domu w Kościelcu zaczyna się od burzliwej kłótni, która wymyka się spod kontroli. Maciej staje się agresywny i wulgarny, a sytuację studzi dopiero policyjna interwencja i kilkugodzinny wyjazd Mariki. To pierwsza taka sytuacja w ich domu. Marika ma też nadzieję, że ostatnia i że uda jej się znaleźć nić porozumienia z mężem. Gdy u mamy dowiaduje się, że może liczyć na jej pomoc, jest już gotowa, żeby ostatecznie zakończyć ten związek. Wsiada w samochód i wraca do domu. Wie, że mąż na pewno już ochłonął i że zapewne wszystko sobie już przemyślał. Gdy Marika dojeżdża na miejsce, jest już prawie 19:00. W domu panuje spokój i każdy zajmuje się swoimi sprawami. W pokoju na piętrze, w słuchawkach na uszach, z wolnego czasu korzysta 13-letnia Zuzia, a jej młodszy brat ogląda w telewizji bajki i je przekąski. Także Marika wpada w wir swoich obowiązków i w międzyczasie uspokaja zmartwioną mamę, że wszystko na całe szczęście jest już w porządku. To jednak tylko cisza przed burzą, bo niedługo później, prawdopodobnie około godziny 20:00, między małżonkami ponownie wybucha awantura, ale tym razem prawie natychmiast wymyka się spod kontroli. Maciej nie kończy na słowach, wpada w totalny szał. Atakuje swoją żonę, zadając zabranym z kuchni ostrzem ciosy na oślep. Zaskoczona Marika broni się i zasłania rękami. Próbuje uciec przed mężem, którego nie powstrzymuje żadne słowo ani żaden krzyk. Działa już tylko w jednym celu. Jest bezwzględny i zdeterminowany, by odebrać żonie życie. Marika walczy jednak jak lwica i udaje jej się uciec z domu. Ranna ostatkiem sił otwiera drzwi i wybiega na podwórko. Chce dostać się do stojącego na podjeździe samochodu, ale nie udaje jej się to. Maciek jest w amoku i dogania ją. Zadaje ostateczny cios w szyję, po czym wrzuca żonę w rosnące wzdłuż ogrodzenia krzewy. Dopiero wtedy przychodzi otrzeźwienie. Do mężczyzny dociera, co zrobił. Jest przekonany, że zabił swoją żonę. Nic już go nie interesuje.
Wsiada za kierownicę samochodu i rusza przed siebie. Nie odjeżdża daleko, bo do oddalonego o niecałe 3 km Dziarnowca. Tam zatrzymuje samochód przy strzeżonym przejeździe kolejowym i chwilę czeka, po czym wyciąga telefon i wybiera numer do swojego starszego brata. Gdy ten odbiera, Maciej rzuca tylko 3 zdania. Zabiłem Marikę. Idę się zabić. Przyjedź po moje dzieci. Potem nie słychać już żadnych słów, a jedynie szelest i dźwięki, jakby ktoś biegł. Następnie połączenie się urywa. O 20:40 Maciej biegnie w stronę nadjeżdżającego właśnie pociągu towarowego i rzuca się pod pędzącą maszynę. Ginie na miejscu. Przerażony brat nie ma pojęcia, co się właśnie stało i próbuje dodzwonić się do Maćka i do Mariki, ale nikt nie odbiera. Informuje o dziwnym zdarzeniu swoją żonę i postanawiają, że razem zajrzą do domu w Kościelcu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu są bardzo szybko, bo mieszkają nieopodal. Natychmiast wchodzą na posesję i kierują się w stronę drzwi wejściowych, ale nagle zatrzymują ich dziwne dźwięki i jakiś ruch w ogrodzie. Kilka sekund później ich oczom ukazuje się wstrząsający widok, którego nigdy nie zapomną. Z krzewów wyczołguje się ciężko ranna Marika. Ostatkami sił mówi tylko: zajmijcie się dziećmi, ja umieram. Zszokowane małżeństwo rusza na pomoc. Wzywają pogotowie i biegną zobaczyć, co z Mateuszem i Zuzią. Na całe szczęście nic im nie jest, a wręcz są nieświadomi dramatu, jaki rozegrał się w domu. Bratowa zabiera dzieci ze sobą, a minuty później na miejscu zjawia się pogotowie, a zaraz potem policja. Tuż po tragedii dzieci przebywają jeszcze pod opieką brata Macieja. Informacje o tym, że tata nie wróci już do domu i że ich mama jest w bardzo ciężkim stanie, przyjmują różnie. Mateusz jest jeszcze bardzo mały. Dopiero za 2 miesiące skończy 6 lat. Być może jeszcze nie do końca wszystko rozumie, dlatego przyjmuje tragiczne wieści ze spokojem. Starsza, 13-letnia Zuzia odwrotnie. Bardzo wszystko przeżywa i zamyka się w sobie. Psycholog zaleca, by dzieci nie wracały do domu, w którym rozegrał się dramat. Mama Mariki, pani Marzena, podejmuje więc decyzję, że zabiera Mateusza i Zuzię do siebie, do Służewa, z dala od miejsca, gdzie wszystko się wydarzyło. Nie ma tu jednak najlepszych warunków. Mieszkanie jest malutkie, a z panią Marzeną i jej partnerem mieszka jeszcze ich 16-letni syn. Mimo wszystko starają się jak mogą. Mały przedpokój aranżują na pokój dla nastolatki. Chcą, żeby Zuzia miała namiastkę normalności i prywatności, jakiej tak bardzo potrzebują dziewczynki w jej wieku. Mateusz śpi z babcią w jednym pokoju. Więcej miejsca niestety już tu nie ma. Chociaż warunki nie są idealne, to wszyscy powoli próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie mają innego wyjścia. Pani Marzena, napędzana miłością do swoich wnuków, walczy sama ze sobą. Wie, że musi być dla nich silna, chociaż w każdej minucie swojego życia myśli o Marice i nie dowierza w to, co się stało. Martwi się i cierpi. Ze stresu nie może jeść i nie może spać. Z dnia na dzień traci kilogram za kilogramem, a samopoczucia nie poprawia fakt, że stan Mariki, mimo upływających dni, ciągle jest bardzo ciężki. Z powodu obostrzeń spotkania z nią są też ograniczone. Nie można zresztą liczyć na większy kontakt, bo młoda kobieta wciąż znajduje się w śpiączce i oddycha za nią respirator. Każda, nawet najmniejsza infekcja, może okazać się śmiertelna. Ale gdy nadchodzi koniec lipca, czyli prawie 2 miesiące od ataku, pojawia się pierwszy promyk nadziei. Marika zaczyna oddychać samodzielnie i otwiera oczy. Lekarze jednak studzą radość bliskich. Przypominają, że młoda kobieta ciągle przebywa na oddziale intensywnej terapii i uprzedzają, że jeśli do 5 tygodni nastąpi większa poprawa, to nie można będzie już liczyć, że kiedykolwiek nadejdzie. Niestety, poważne niedotlenienie spowodowało ogromne spustoszenie w organizmie Mariki. Kobieta ma 4-kończynowe porażenie, uszkodzoną tchawicę, krtań i prawą półkulę mózgu. Podejrzewa się też, że ma tak zwany zespół zamknięcia, który prowadzi do całkowitej niesprawności, jednak z zachowaniem zdolności myślenia i kojarzenia.
Innymi słowy, według lekarzy Marika może być w pełni świadoma, ale niejako zamknięta we własnym ciele. Chociaż to przerażająca wizja, to daje jednak nadzieję, że Marika ciągle jest z bliskimi i może intensywna rehabilitacja pomoże jej chociaż częściowo wrócić do zdrowia. Pani Marzena, kiedy tylko może i kiedy tylko pozwalają na to lekarze, pojawia się u córki. Rozmawia z nią, opowiada o tym, co dzieje się u nich. Wierzy, że ta ją słyszy. Mama jest też zdeterminowana, by walczyć o Marikę. Szuka informacji o miejscach i specjalistach, którzy pomogą jej zawalczyć o zdrowie młodej mamy. W ten sposób trafia na Fundację Światło w Toruniu, która specjalizuje się w wybudzaniu ze śpiączki osób dorosłych. To świetne wieści. Toruń jest bardzo blisko domu pani Marzeny i rzeczywiście słynie z sukcesów. Jest tylko jeden zasadniczy problem – pieniądze. Miesięczny koszt pobytu w takiej placówce znacznie wykracza poza możliwości finansowe mamy Mariki, która pracuje za najniższą krajową w sklepie spożywczym. Nie ma szans, by było ją stać na utrzymanie swojej rodziny, wnuków i jeszcze na taką opiekę. Tym razem jednak z pomocą przychodzą bliscy, znajomi, ale i zupełnie obcy ludzie. O tragicznej historii Mariki usłyszało wielu. Sprawa ciągle jest bardzo medialna i za namową chętnych do pomocy rodzina zakłada zbiórkę, dzięki której zbierają fundusze na pierwsze miesiące kosztownej rehabilitacji. Co najważniejsze, rzeczywiście jest odzew i niecały miesiąc później Marika zostaje wypisana ze szpitala, skąd od razu trafia do ośrodka opiekuńczo-leczniczego. Od teraz pracuje z nią łącznie 10 specjalistów, w tym logopeda, psycholog i rehabilitanci. Miesięczny koszt pobytu w takim miejscu kosztuje 2000 zł i możliwy jest tylko dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Nadzieja odżywa. Wszyscy wierzą, że to początek lepszego. W międzyczasie pani Marzena zaczyna rozumieć, że tragedia, jaka dotknęła ich wszystkich i droga, jaka jest przed nimi, to wielka niewiadoma pełna zakrętów i pułapek. Przekonuje się o tym dosadnie, gdy po raz pierwszy od ataku na Marikę pojawia się w domu w Kościelcu. Przychodzi tam, by zajrzeć, czy wszystko w porządku i żeby zrobić porządki, wyrzucić zepsute jedzenie z lodówki. Zagląda też do skrzynki na listy i wtedy dosłownie uderza ją nowa rzeczywistość, z którą musi się mierzyć i na którą nie miała prawa być gotowa. Życie pomimo tragedii toczy się dalej i wciąż rządzi się swoimi prawami. Chociaż Maćka już nie ma i nie jest nawet pewne, czy Marika jest świadoma, rachunki i opłaty ciągle nadchodzą. Pani Marzena zaczyna zdawać sobie sprawę, że nieopłacona hipoteka, raty i wszelkie stałe opłaty nie znikną z dnia na dzień. Próbuje sama dowiedzieć się, co i gdzie płacić, by dzieci nie straciły domu i by powstające już od maja długi nie przeszły na nie. Wtedy też zderza się z zero-jedynkową biurokracją. Nikt nie chce udzielać jej wrażliwych informacji. Zgodnie z prawem to Marika powinna działać w swoim imieniu. W innym wypadku konieczne jest orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu. Pani Marzena rozpoczyna więc żmudną i nierówną walkę o przyszłość swoich wnucząt. Składa wniosek o ubezwłasnowolnienie córki, ale na wstępie przestrzegana jest, że na skutek pandemii potrwać może to nawet 2 lata. Nie może jednak tyle czekać. Sama nieco naokoło próbuje ustalić, ile, gdzie i kiedy powinna płacić. Przegląda maile córki, stare rachunki, sprawdza listy. Osobiście udaje się do placówek i sklepów, w których zaciągnięte są kredyty. Bywa, że odchodzi z kwitkiem, a czasem dzięki ludzkiej życzliwości otrzymuje informacje, których bez odpowiedniego dokumentu nigdy by nie otrzymała. Za każdym razem musi jednak od początku tłumaczyć, dlaczego tu jest i każdego na nowo wtajemniczać w swoją tragedię. To wszystko jednak wierzchołek góry lodowej, która wydaje się nie mieć końca. Nadchodzi jesień. Jest wrzesień 2021 roku. Zbiórka pieniędzy ciągle trwa. Na jej koncie widnieje już 50 tysięcy złotych, co pozwala, by w dalszym ciągu rehabilitować Marikę. Także pod koniec miesiąca historię zaatakowanej przez męża kobiety poznaje cała Polska dzięki programowi Uwaga TVN. Dramatyczny materiał, w którym opisana jest zbrodnia i tragedia, z jaką mierzy się teraz cała rodzina Mariki, porusza wielu.
Założona latem zbiórka odżywa i pojawia się tam coraz więcej wpłat. Rosnąca kwota daje babci i jej wnukom namiastkę stabilizacji i nadzieję na najlepszą opiekę medyczną dla Mariki, ale nadchodzą też czarne chmury. Niestety, ale stan Mariki nie poprawia się, a wręcz przeciwnie. Choroba postępuje. Lekarze nie wierzą już, że młoda mama kiedykolwiek stanie na własnych nogach. Przez trwającą pandemię wizyty ciągle są ograniczone, ale gdy dzieci już odwiedzają swoją mamę, ta chociaż nie może poruszyć się nawet o milimetr, okazuje emocje i płacze, co świadczy o tym, że prawdopodobnie wszystko słyszy i wszystko rozumie. Chociaż wpłat na koncie zbiórki jest coraz więcej, to czas działa tu na niekorzyść, dlatego zapada decyzja. Marika musi wrócić w rodzinne strony. Widać, że potrzebuje bliskich tak samo mocno jak rehabilitacji. Teraz zbiórka ukierunkowana zostaje na remont domu pani Marzeny, tak aby dobudować kolejny pokój dla dzieci, ale też aby przystosować pomieszczenia dla osoby niepełnosprawnej. Szczególnie potrzebny jest gruntowny remont łazienki. Kupić trzeba też będzie wszystko, od specjalistycznego łóżka przeciwodleżynowego, aż po wózek inwalidzki. I chociaż jest to ogromne przedsięwzięcie, które będzie wymagało wielu wyrzeczeń i poświęcenia, to pani Marzena jest zdeterminowana, by walczyć o swoją córkę. A ona też musi mieć wolę walki. Szansa na to, że ją w sobie znajdzie, na pewno zwiększy się, gdy będzie w domu, wśród bliskich, niż sama w ośrodku. Do końca września przedłużone zostaje także postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa. Wszystko przedłuża się, bo sprawca nie żyje, przez co nie można go przesłuchać. Podobnie jak nie można przesłuchać Mariki ze względu na jej stan. Sprawa niedługo prawdopodobnie zostanie umorzona. Mija cała jesień. Jest grudzień 2021 roku. Remont, który ma przygotować dom pani Marzeny na powrót córki, trwa pełną parą. Pojawia się też pierwsza nadzieja na lepsze, bo Marika zaczyna coraz wyraźniej dawać znaki, że rozumie, co się dzieje wokół niej. Zaczyna też przybierać na wadze i udaje się posadzić ją na wózku. Wiara w to, że wróci do częściowej sprawności, budzi się na nowo. Jest teraz nowy cel – wspólnie spędzone święta. Jest 25 grudnia. Marzenia spełniają się i właśnie dzisiaj Marika opuszcza ośrodek rehabilitacyjny i po miesiącach pobytu w placówkach medycznych wreszcie pierwszy dzień świąt spędzi w miejscu, które kocha i zna wśród najbliższych sobie ludzi. Marika wraca dzisiaj do domu. To bardzo emocjonujący czas dla wszystkich, a szczególnie dla Mariki, która gdy tylko trafia do domu w Służewie, zaczyna płakać. Przepłakuje tak dwie kolejne noce, a jej mama wie, że to okazywana radość z powrotu do domu. Jednak obok szczęścia jest też mnóstwo strachu i obaw. Pani Marzena po raz pierwszy w życiu mierzy się z opieką nad osobą w tak ciężkim stanie. Już pierwsza doba uświadamia ją, jak niewyobrażalnie trudne i wymagające jest to zadanie. Gdy po raz pierwszy musi przewrócić córkę na bok, dociera do niej, ile siły trzeba w to włożyć i jak ciężkie jest bezwładne ciało. Wszystkiego też musi uczyć się sama, na zasadzie prób i błędów. Przez obostrzenia związane z pandemią nie miała żadnego przeszkolenia. Już po pierwszej nocy pani Marzena jest załamana. Ma ogromne wątpliwości, czy da sobie radę. Przypomina sobie słowa jednego z lekarzy, który odradzał jej zabieranie Mariki do domu. Zaznaczał, że w szpitalu zajmują się nią aż 3 osoby i że sama na pewno sobie nie poradzi. Teraz rozumie, co miał na myśli. Ale pani Marzena nie poddaje się. Rzuca pracę w sklepie i w całości poświęca swój czas na opiekę nad córką. Uczy się, jak zrobić domową wentylację, przewija, obraca, myje, czyta swojej córce bajki. Kiedy tylko pozwala pogoda, zabiera Marikę na spacery, chociaż żeby przełożyć ją z łóżka na wózek, potrzeba przynajmniej 2 osób. Nie daje jednak za wygraną. Do domu przychodzą rehabilitanci, z Mariką ćwiczy też pani Marzena, pomaga nawet 6-letni Mateusz. Wszystko, by zatrzymać albo chociaż spowolnić postępujący zanik mięśni. Mama Mariki do tej pory nie zdawała sobie sprawy, że walka o sprawność i każde jedno ćwiczenie to ból i łzy.
Rehabilitacja, chociaż konieczna, jest ogromnym wyzwaniem dla Mariki, ale i dla jej bliskich. Te starania możliwe są tylko dzięki pomocy dobrych ludzi. Miesięczny koszt rehabilitacji Mariki to 4000 zł miesięcznie, nie licząc oczywiście ogromu pracy i wyrzeczeń. A koszty tylko rosną. Wciąż na domu ciąży hipoteka. Wciąż do spłaty są raty za sprzęty domowe, opłaty za samochody należące do Mariki i Macieja. Nawet takie drobnostki jak abonamenty za telefony czy telewizję. Nic z tego nie może zostać sprzedane. Umów nie sposób zerwać, bo wciąż trwa proces ubezwłasnowolnienia. Walka o to, by dotknięte tragedią dzieci miały coś po rodzicach i nie weszły w dorosłość z długami, wiąże się z płaceniem wszystkiego, ale i pisaniem całego mnóstwa pism o rozkładanie należności na raty czy odraczanie opłat, a pieniądze ze zbiórki topnieją w oczach. Mijają miesiące i walka o Marikę trwa. Pani Marzena robi wszystko, by córka do niej wróciła. Jest to wyczerpujące fizycznie, ale i psychicznie. Kiedy mamie uda się przespać ciągiem chociaż kilka godzin, to jest to dla niej ogromny sukces. Ale oprócz Mariki w niewielkim domu jest jeszcze jej nastoletni syn i Mateusz i Zuzia, którzy nie tylko potrzebują przestrzeni i uwagi, ale którzy też muszą mierzyć się z niewyobrażalną tragedią. Utratą taty i widokiem mamy w takim ciężkim stanie. Pani Marzena w natłoku wszystkich obowiązków próbuje dać swoim wnukom wszystko, co tylko może, żeby chociaż odrobinę zrekompensować im krzywdę, jaka je spotkała. Nie jest to proste, ale teraz to najważniejsze zadanie. Jest koniec lipca 2022 roku. Dokładnie rok temu Marika wybudziła się ze śpiączki. To też już rok, od kiedy uwięziona jest we własnym ciele na skutek ataku przez męża. Właśnie teraz, już po raz drugi, historia Mariki opisana jest w programie Uwaga TVN. Materiał obrazuje, jak wygląda trudna rzeczywistość rodziny miesiące po tragedii, jak wygląda teraz ich codzienność i walka o powrót do zdrowia. To dzięki uporowi pani Marzeny i dzięki temu, że mimo bólu mówi otwarcie o tragedii, historię Mariki udaje się nagłośnić na cały kraj. Rozgłos sprawia, że ta historia porusza wielu i dzięki wpłatom mama dwójki dzieci ma teraz najlepszą możliwą opiekę i dostęp do fachowego sprzętu i specjalistów. Ale medialność ma też swoją ciemną stronę, bo wśród licznych głosów wsparcia i współczucia równolegle pojawia się bezduszny jad. Niektórzy ludzie są wprost okrutni. Nie brakuje też komentarzy, gdzie to Marika obwiniana jest za zaistniałą sytuację. Niektórzy sugerują, że miała pewnie romans i że sama sprowadziła na siebie nieszczęście. Inni pytają panią Marzenę, czy nie widzi, w jakim stanie jest jej córka, która ich zdaniem żyje tylko na koszt państwa. Komentarze potrafią być bezwzględne i niesprawiedliwe. Te słowa bolą mamę Mariki i wielokrotnie doprowadzają do łez. Słowa obcych, anonimowych ludzi też ranią. Jeden obelżywy komentarz potrafi wybrzmieć czasem głośniej niż 10 pokrzepiających wiadomości razem wziętych. Mimo trudu i wielu chwil zwątpienia, mama jak lwica już od 7 miesięcy walczy o komfort i powrót do sprawności swojej córki i codziennie opiekuje się nią z największą troską. Ale oddanie i miłość są bezradne wobec postępującej choroby, a uszkodzenia powstałe na skutek ataku Macieja są zbyt poważne. U Mariki pojawia się wiotkość krtani i ogromne kłopoty z oddychaniem, a gdy nadchodzi sierpień 2022 roku, młoda mama trafia do szpitala, gdzie lekarze stwierdzają u niej zapalenie płuc. Sytuacja jest poważna i mimo doskonałej opieki i szybkiej reakcji bliskich i lekarzy, jej stan się pogarsza. Pani Marzena jest bezradna. Może tylko od czasu do czasu odwiedzać córkę na zaledwie 15 minut i czekać, ale mija miesiąc, który dłuży się jak nigdy, a Marika ciągle przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest bardzo źle. Ze względu na jej ciągle pogarszający się stan, zostaje wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, a na jej twarzy wreszcie po raz pierwszy od dawna maluje się spokój.
Spokój, który jest pewnego rodzaju zapowiedzią, bo zaledwie kilka dni później, 21 września 2022 roku o 11:40, Marika, która przeżyła brutalny atak swojego męża, umiera w toruńskim szpitalu. Jej odejście jest wstrząsem dla bliskich, a także dla wielu obcych ludzi, którzy z nadzieją czekali na dobre wieści. Mimo że ostatnie 16 miesięcy były walką i drogą pełną bólu, to teraz w życie rodziny Mariki wkradła się ogromna pustka, której nie sposób niczym zapełnić. Teraz dzieci już bezpowrotnie straciły oboje rodziców, co ciągle trudno jest im zrozumieć. Mateusz jest coraz starszy i zadaje pytania. Pyta, gdzie teraz są rodzice, co robią, czy patrzą na nich z nieba. Raz zapytał też, kto zrobił to mamie. Pani Marzena nie mogła ukrywać prawdy. Powiedziała ze smutkiem, że zrobił to tata, co mały chłopiec milczeniem przyjął do wiadomości. Teraz mama Mariki nie może jednak zatracić się w żałobie. Ma misję. Musi być silna dla swoich wnuków. Musi doprowadzić też do końca sprawy spadkowe i ma cel. Chce zapewnić dzieciom swojej zmarłej córki jak najlepszą przyszłość. Mateusz jest radosnym chłopcem, który kocha się przytulać. Uwielbia ruch i sport, szczególnie piłkę nożną i rośnie na świetnego chłopaka. Zuzia za to jest nieco zamknięta w sobie, ale bardzo dojrzała i samodzielna. Ma też marzenie. Chciałaby w przyszłości zostać psychologiem i pomagać innym w potrzebie. Już teraz myśli o studiach w Toruniu. Bardzo chciałaby uczyć się właśnie tam i po skończeniu szkoły przeprowadzić się do miasta. W realizacji mniejszych i większych planów może pomóc też każdy z nas. Na stronie pomagam.pl wciąż aktywna jest zbiórka, która powstała z myślą o wsparciu Zuzi i Mateusza. Od jakiegoś czasu już niewiele się tam dzieje. Jeżeli ktoś z Was zechce wesprzeć dzieci, które w tak tragicznych okolicznościach straciły oboje rodziców, to link do zbiórki znajdziecie w opisie tego filmu. Do dnia dzisiejszego nie jest do końca wiadome, dlaczego doszło do tej okrutnej zbrodni i co popchnęło Macieja na skraj. Chociaż małżeństwo czasem się kłóciło i miało na swoim koncie kryzysy, to w domu nigdy wcześniej nie było przemocy. Do teraz nikt z bliskich, zarówno Macieja, jak i Mariki, nie rozumie, co się wydarzyło. Co popchnęło spokojnego domatora, męża i oddanego ojca do tak okrutnego czynu? Dlaczego w jednej chwili postanowił odebrać życie swojej żonie, potem sobie i tym samym skazać swoje dzieci na utratę rodziców? Policjanci prowadzący śledztwo uważają, że to, co wydarzyło się 30 maja 2021 roku w Kościelcu, mogło być zaplanowane wcześniej przez Maćka. Świadczyć o tym może fakt, że Marika w momencie ataku miała na sobie jedynie bluzkę, rajstopy i kapcie. Dla śledczych jest to sygnał, że prawdopodobnie została zaatakowana z zaskoczenia, być może gdy się przebierała albo szykowała do wyjścia. Dodatkowo siła ataku, z jaką działał Maciej, świadczyć może o tym, że od początku chciał zabić. Daje też do myślenia jego zachowanie po wszystkim. Wiele wskazuje na to, że myślał trzeźwo, bo sprowadził do dzieci swoich bliskich. Bardzo szybko też znalazł się przy torach. Dosłownie jakby wiedział, co ma robić dalej i kiedy ma nadjechać pociąg. Czy jednak rzeczywiście tak było? Tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Na miejscu nie odnaleziono żadnego listu pożegnalnego. Nikomu też Maciej nie zdradził, dlaczego. Najbliższa rodzina ma jednak przeczucie, że za wszystkim może kryć się jakiś sekret. Być może Marika na kilka dni przed tragedią, na przykład 26 maja, gdy oznajmiła bliskim, że to definitywny koniec, odkryła coś, czego miała nigdy się nie dowiedzieć. Tajemnicę, którą Maciej gotowy był prędzej zabrać do grobu niż ujawnić światu. Są to oczywiście domysły, które jednak mają swoje podstawy. Już po tragedii pani Marzena odnalazła w domu w Kościelcu tajemniczą kartkę zapisaną przez Marikę. Widniała na niej lista dokumentów i rzeczy, jakie miała zabrać ze sobą do prawnika na umówione już spotkanie.
Na liście znajdowały się też informacje, które świadczą o tym, że Marika zebrała jakieś materiały do sprawy rozwodowej, nie udało się jednak ich odnaleźć. Czy są tak dobrze ukryte, a może Maciej zdążył je zniszczyć? I przede wszystkim, czy to tam była podpowiedź, dlaczego tak naprawdę doszło do tej tragedii? Pani Marzena do dzisiaj nie potrafi sobie wybaczyć, że w niedzielę nie zatrzymała córki. Jednak w najgorszym koszmarze nie przypuszczałaby, że może wydarzyć się coś tak strasznego. Odwiedza grób Mariki codziennie, a na grób zięcia po raz pierwszy wybrała się 30 października, dzień przed ostatnim świętem zmarłych. Zabrała ze sobą też Mateusza i Zuzię. Bardzo chcieli odwiedzić tatę, kochali go i za nim także tęsknią. Wiadomość o tym wywołała kontrowersje i nie zabrakło oceniających komentarzy. Niektórzy zarzucali pani Marzenie, że nie powinna zabierać tam wnuków, ale tego chcieli Mateusz i Zuzia, mimo że oboje znają prawdę. Babcia chce, by sami decydowali, jak i gdzie chcą ulokować swoje uczucia. 30 maja 2021 roku Maciej zrobił coś, czego nie sposób zrozumieć ani wytłumaczyć. Sprowadził na wszystkich swoich najbliższych ogromne cierpienie, a własne dzieci pozbawił kochających rodziców i w jednej chwili nieodwracalnie zburzył ich cały świat. Konto Macieja na Facebooku ciągle jest widoczne w sieci. Na zdjęciu z 2017 roku widać szczęśliwą rodzinę. Cała czwórka stoi na plaży plecami do zdjęcia, ale przodem do morza. Wszyscy trzymają się za ręce. Maciej podpisał opublikowane zdjęcie słowami: najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same. Rodzinka, kocham. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl/OlgaHering, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram, gdzie często zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów, a także do pani Marzeny, mamy Mariki, dzięki której powstał ten odcinek.